Ekologia jest przede wszystkim czynnikiem ograniczającym rozwój gospodarczy naszej ojczyzny, który, co trzeba zdecydowanie podkreślić, przecież każdemu obywatelowi się słusznie należy. Szczególnie na tym obrazie widoczny jest rażący dysonans między beztrosko tirlitującymi szpakami a powagą zadań społecznych i gospodarczych, którym nieodpowiedzialni ekolodzy nieustannie stawiają bariery. A przecież to drzewo, zamiast stanowić miejsce nieprzyzwoitych wygibasów, mogłoby posłużyć do stworzenia krzeseł, biurek, piórników, przy których biedne dzieci mogłyby się uczyć, czytać i pisać o miłości do naszej ojczyzny, dzięki Bogu, znowu coraz bardziej ludowej. Ekologia to przecież nie tylko ptactwo, ale jeszcze bardziej bezmyślne żuczki, salamandry, motylki i inne paskudstwa. Wszyscy wiosną dostają fioła, nawet fiołki. A tu poważne zadania. Autostrady, huty, kanalizacja, a ponadto odpowiedzialna walka o zmianę modelu edukacyjnego. Trzeba bowiem mieć świadomość, że podziwianie estetyki nieuporządkowanej przyrody jest pozostałością pogańskiej kultury, mało przystającej do dzisiejszej rzeczywistości. Prawda jest jednak taka, że w nieuporządkowanym środowisku leśnym ekologia powoduje nieuzasadniony wrzask ptaków, przeszkadzający zwykłym ludziom w wypoczynku. Ekologia powoduje ponadto, że w lasach, nie zważając na odpowiedzialne zadania produkcyjne, turyści łażą bez celu, potem się przeziębiają, dostają kataru i idą na zwolnienia, co skutkuje poważnymi stratami w gospodarce. Ekolodzy, nie mając żadnych argumentów, starają się też przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, podczas gdy dla rolnictwa zjawisko to może mieć wymiar pozytywny. Bydło mleczne, tak ważne w gospodarce, będzie bowiem mogło wówczas korzystać z dostępnej zieleni przez cały rok, podnosząc przez to wskaźnik pastwiskowości. Ekologia niszczy nasze miasta i budynki. Jest groźna. Dla państw, dla narodów, zwiększa biedę w skali globalnej. Niszczy nasze miasta, dewastuje torowiska, mury. Bezczelne ptactwo obsrywa pomniki czczące patriotyczne wydarzenia. Szczęśliwie, zapobiegając tego typu wybrykom, już niedługo zaasfaltujemy i zabetonujemy, co się da. Tak, by żadna ekologia więcej się tu nie poważyła pojawić i żaden promień słońca nie mógł być wykorzystany przez to obrzydlistwo. Ekologia w coraz większym stopniu zagraża też równowadze hydrologicznej, powodując konieczność zwiększenia zasięgu prac utrzymaniowych realizowanych w warstwach wektorowych przez zasłużone służby liniowe reżimu rzek. Stawiając szczęśliwie tamę tym negatywnym zjawiskom, władze edukacyjne, wykazując odpowiednią czujność, spowodowały, że naszych dzieci nikt więcej ewolucji uczył nie będzie. Od maleńkości będziemy kształtować obojętność wobec obrzydliwych zjawisk przyrody i różnego rozgliździajstwa wpełzającego do dopiero kształtującej się świadomości.